Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, a dzisiaj pogadamy sobie o agresji i uległości. Zapraszam. Może najpierw zacznę od pewnego kosmicznego kontekstu, który warto jest znać. Mianowicie, nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, ale we wszechświecie istnieją dwie przeciwstawne, ale jednocześnie równoważące się siły. Jedna to jest siła aktywna, która chce zmieniać, transformować, rozszerzać się, w ogóle eksplorować świat, rzeczywistość, samą siebie. Tak, jeżeli to jest kosmiczna siła, energia, to dlaczego mielibyśmy tego tak nie nazwać? No i druga przeciwstawna energia, siła, właściwość życia to jest to, że wszystko zmierza do chaosu, do rozpadu, do po prostu zaniku. Tak mogę to uznać. Generalnie ten kontekst, czy ta filozofia jest usytuowana praktycznie w każdej myśli filozoficznej, tak, czy w każdej nauce. No, mamy po prostu dualizm sił. I moim zdaniem to ma wpływ na to, jak zachowujemy się na co dzień, jak wygląda nasze życie, w ogóle na cały świat. I gdy zwrócimy uwagę na to, jak my sami się zachowujemy, jacy my sami jesteśmy, to możemy mieć takie poczucie, że no to wszystko jest tutaj przecież cały czas w nas, nie? Jakby to zrozumienie jest cały czas w nas. Jest takie pierwotne i takie naturalne i takie, no mógłbym powiedzieć, w pewnym sensie fundamentalne. Ale nie będę tutaj tak mocno wchodził w temat filozofii. Chciałem zwrócić uwagę na mechanizmy agresji i uległości, jak one funkcjonują w naszym życiu i dlaczego warto jest w ogóle przyglądać się im samemu w sobie i lepiej rozumieć. Mamy agresję, to jest pewnego rodzaju mechanizm, który jest tożsamy często z męskością, z siłą, z aktywnością, z walką, z złością, z chęcią dominacji, z taką chęcią przywłaszczenia sobie czegoś, takiego wybuchowego, gniewnego stylu życia albo stylu zachowań, ekspresji. I mamy też uległość. Jest to pewnego rodzaju akt wycofania się. Jest to akceptacja tego, co jest. Jest to pozostawienie spraw samym sobie. Nie ingerowanie w to, co się dzieje. Po prostu taka pewnego rodzaju bierność. I pewnie zwróciliście uwagę, że w waszym życiu często te dwie siły występują równocześnie. Na przykład ktoś zachowuje się agresywnie, to ktoś inny ulega. Albo ktoś zachowuje się w taki sposób bezradny, bezsilny, no to pojawia się nagle ktoś, kto chce kogoś ratować i tak siłą w pewnym sensie sterować czyimś życiem albo kontrolować. Ja tutaj tak pomieszałem troszeczkę też własności tych dwóch sił, ale zaraz tutaj rozszerzę kontekst tego wszystkiego. Jeżeli mamy agresję, no to ona sama w sobie kojarzy nam się z czymś złym, negatywnym, tak? Z walką, z właśnie złością, z przywłaszczaniem sobie czegoś. Ale agresja może mieć też swoje stopnie i można ją, że tak powiem, bardziej uziemić, ucywilizować. I tak mamy coś takiego, co nazywa się ambicją albo asertywnością. Bo jeżeli weźmiemy tą agresję, która jest w każdym z nas, nie? No jakby nie ukrywajmy tego, tak? Nie oszukujmy się, jesteśmy trochę zwierzętami, które chcą w pewnym sensie kontrolować świat, życie, siebie, to co mają wokół siebie i chcą mieć poczucie po prostu siły, nie? No i jeżeli weźmiemy tą agresję i ją ucywilizujemy, zaczniemy być świadomi tej agresji w środku, to możemy ją opanować i wtedy, na przykład w sytuacjach, które nam nie pasują, chcemy postawić granice, chcemy coś komuś zakomunikować, nie musimy wybuchać, nie musimy wyciągać pistoletu i strzelać do ludzi, tak? Tylko możemy po prostu powiedzieć, ej, słuchaj stary, to mi się nie podoba, po prostu chciałbym, żeby to było zmienione i takie jest moje stanowisko, bo tego chcę. No i w takim świecie ucywilizowanym, gdzie ludzie siebie szanują, no inni biorą nas pod uwagę, akceptują, no i dokonujemy jakiegoś kompromisu, jest gites, nie? Ewentualnie mamy wewnętrzną złość, frustrację, czujemy gniew, że nie, ta sytuacja mi się nie podoba, ja chcę ją zmienić i nagle stawiamy sobie cel, to osiągnę, to zmienię i sami dążymy do tego, żeby osiągnąć ten cel. I tak mamy właśnie ambicje, czyli
przekierowujemy naszą energię z takiego wybuchowego stylu życia, bo często zdarza się, że osoby agresywne po prostu budują sobie z tego styl życia, dlatego tak to rysuję, nie? I stwierdzamy, dobra, ja chcę tam sobie pójść, bo tam będzie lepiej i ja będę tam dążył i wyładuję swoją energię na wszystkie przeszkody, które mi się pojawią w życiu, żeby osiągnąć ten cel. No i tak, mamy właśnie tą ambicję, czyli też coś, co jest w naszym społeczeństwie bardziej szanowane, bardziej akceptowane, a nawet mógłbym powiedzieć, że kultywowane, bo no wiadomo, chcemy się czymś podzielić na Facebooku, nie? Albo na Instagramie, chcemy pokazać, że coś osiągnęliśmy, chcemy się czymś pochwalić w domu, w rodzinie, w znajomych, wśród znajomych, tak? No daje nam to poczucie dumy po prostu i w pewnym sensie sensu życia. Teraz przyjrzyjmy się trochę uległości. Uległość. Z czym się wiąże uległość? No, najlepiej jest to pokazać na jakimś przykładzie, nie? Jesteśmy w środowisku ludzi, no i ci ludzie mają jakieś tam wartości, każdy coś tam chce, nie? No i pojawia się jakaś koncepcja, ej, zróbmy to, zróbmy tamto i większość osób jest zajarana na to, żeby to coś zrobić, a my tak stoimy z boku i tak rozkminiamy, no czy nam się chce to zrobić, czy nie? Ale w sumie to nie chcemy być tacy sami, nie chcemy być tacy bezsilni, nie chcemy tak być wycofani. No to dobra, pójdźmy na kompromis, no to pójdźmy za głosem wszystkich, no to tak, żeby nam było po prostu wspólnie lepiej, nie? No i ulegamy po prostu kompromisom, temu, co się dzieje, żeby po prostu, no, w pewnym sensie dostosować się do warunków otoczenia. Tylko często nie zdajemy sobie sprawy, że samo uleganie czemuś też jest w pewnym sensie podejmowaniem decyzji. Ale też nie zawsze mamy kontrolę nad tym, co się dzieje, więc w pewnym sensie uległość jest jedną formą radzenia sobie z tym, co się dzieje, nie? Na przykład, co się działo w trakcie pandemii? Najlepiej tutaj zwróćmy uwagę na sam początek pandemii, nie? Jak była panika, histeria, noszenie maseczek, radiowozy, które monitorowały ulice, nie? Zakaz wstępu do lasu, do tego, wiecie... Panika i w ogóle i media nakręcające wszystko, no pamiętacie pewnie jak to było. No i co mogliśmy zrobić? Jedynie co mogliśmy ulec temu, co się działo, czyli systemowi. Może to brzmi tak antysystemowo, nie? Cisnąć bekę systemu, to brzmi tak antysystemowo. No bo wiecie, kontrasty, przeciwieństwa i dualizm. Niedualność. No ale no, pamiętacie jak to było, nie? No ulegliśmy wszyscy, ktoś tam może protestował, ja byłem na proteście, byłem w Warszawce, byłem. Praktycznie nic tam się nie zadziało wielkiego, więc no jakby wszyscy byli bezradni, nie? Mogliśmy się tylko poddać. No, także no, pamiętacie, wiecie jak to jest, nie? Z waszych doświadczeń pewnie. Mieliście różne takie doświadczenia z poddaniem pewnie w domu, w okresie dzieciństwa, w szkole, gdy ktoś próbował wami kontrolować albo dominował nad wami, albo mieliście sytuację w życiu, gdy wydarzyła się jakaś tragedia, katastrofa, klęska, jakieś problemy, których nie potrafiliście rozwiązać, albo w pracy może was szef ciśnie i męczy i jak was męczy i ciśnie, no to uciekacie z takiej pracy, jak możecie, nie? Ale właśnie jak nie możecie, bo na przykład macie nóż na gardle i musicie zarabiać pieniądze, no to pozostaje się po prostu poddać i zaakceptować to, co się dzieje. Mamy już to wyjaśnione, przynajmniej pokrótce, pewnie wasza wyobraźnia sobie dołoży jeszcze kilka przykładów. Tak, to jest ten moment, kiedy wytężcie swoją wyobraźnię i spróbujcie sobie przypomnieć sytuację, kiedy ktoś był agresywny, albo wy byliście agresywni, albo ktoś był uległy, albo wy byliście ulegli i pomóżcie mi tutaj nakręcić pozytywny, fajny, progresywny vibe w tym filmie. Boże, ręka mnie boli od tego kręcenia, co ja robię? Nieważne, wróćmy do tematu filmu. Mamy te dwie siły i co one nam mówią o nas samych? Po co one w ogóle są? No przede wszystkim, ja nie wiem. I prawdopodobnie chyba nigdy się nie dowiemy, bo to jest pytanie o kwestię dualizmu, dlaczego życie jest takie, dlaczego nie jest inne, dlaczego istnieje cierpienie, dlaczego musimy walczyć o przetrwanie, tak? Dlaczego w ogóle niektórzy ludzie są źli, jaka jest natura ludzka i milion innych pytań egzystencjalnych dotyczących nieskończoności i w ogóle sensu życia, dlaczego skoro Bóg jest miłością, to każe nam cierpieć i w ogóle takie różne inne rzeczy, które zadajemy sobie codziennie, przynajmniej ja sobie zadaję, ale... Myślę, że wy też. No, a ja nie czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć wam na te wszystkie pytania teraz.
przynajmniej nie sądzę, żeby moje odpowiedzi były satysfakcjonujące i kogokolwiek odpowiedzi były kiedykolwiek satysfakcjonujące. No po prostu tak już jest, nie? Stawia nas to troszeczkę w takiej pozycji właśnie opozycji, że w niektórych sytuacjach będziemy zachowywać się bardziej agresywnie albo asertywnie, albo będziemy stawiać cele i będziemy po prostu ambitni. W innych sytuacjach będziemy czuć bezsilność, bezradność, będziemy ulegli. No i jakby tak to się dopasowuje, że tak to jest. Tworzy to pewnego rodzaju dynamikę znowu. Coś się przyciąga, coś się odpycha. Może znacie te różne teorie, koncepcje dotyczące polaryzacji psychologii, tak? Przykładowo, mamy kata, mamy ofiarę. Ktoś jest dominujący, no to ktoś musi ulec, nie? Albo na przykład temat narcyzmu i empatów, że ktoś jest bardziej egoistyczny, egocentryczny, a ktoś jest bardziej do ludzi, tak? I to się jakoś tak polaryzuje, że po prostu się przyciągają te siły. Albo się potem odpychają. Bo zazwyczaj tak jest, że się potem odpychają. Albo temat kobiecości i męskości. Albo męskości i kobiecości. Bo tak to w pewnym sensie jest, że mężczyźni wydzielają więcej testosteronu, więc są bardziej agresywni, kobiety są mniej agresywne, bo rodzą dzieci i... Jezus Maria, proszę nie każcie mi rozpakowywać tego tematu i się wywodzić. Powiedzcie, że wy wiecie o co chodzi, powiedzcie to. Zróbcie to do mojego serduszka, napiszcie komentarz, że wy wiecie, że wy to rozumiecie. Dziękuję. Dziękuję, kocham was. No i wiecie, zostawia nas to troszeczkę w takim poczuciu pomieszania, bo nigdy do końca nie wiemy, w jakiej sytuacji powinniśmy być bardziej asertywni, stawiać granice, w której sytuacji powinniśmy odpuścić i zaakceptować. I mamy wewnątrz siebie taką wątpliwość. Ja tak uważam, że każdy ma taką wątpliwość, bo tego się nie da rozwiązać, bo nie wiesz, jakie twoje zachowanie w danej sytuacji w 100% przyniesie jakie efekty. Nie wiesz tego po prostu, więc dokonujesz najlepszego wyboru, tak zwany best guess i tyle. I idziesz sobie dalej i ewentualnie później się reflektujesz i rozkminiasz, które zachowanie było dobre, a które było złe. Wiecie, można przegiąć w dwie strony. Można być za bardzo agresywnym, można być za bardzo uległym. Z jednej strony zniechęca się ludzi, bo jak ktoś jest cały czas agresywny, no to jest męczące po prostu, nie? Albo jak ktoś jest zimny, oschły, nie? Manipulujący, kontrolujący. Jeżeli taki jest cały czas i jakby... To zaczyna męczyć ludzi. A z drugą strony, jeżeli ktoś... czuje ciągłą bezsilność, bezradność, czuje dużo lęku i jakby nie radzi sobie z tymi uczuciami. To jest też mega przytłaczające dla takiej osoby, bo bardzo trudno jest sobie radzić z tymi uczuciami. Gdy trwają one przez znacznie dłuższy czas, można wpaść w depresję i to nie są fajne stany, to nie są fajne uczucia i nie polecam nikomu, jeżeli ktoś miałby wybór, w co wątpię, ale no jakby to nie jest przyjemne i też warto jest mieć na uwadze, że osoby, które często czują bezradność, bezsilność, lęk albo mają stany depresyjne, no że się męczą i to strasznie się męczą i że często bardzo ciężko jest wyjść takim osobom z tych stanów i nie wystarczy tylko poklepać po pleckach i powiedzieć, no będzie dobrze, bo te osoby po prostu są w takiej dziurze, są jak czarna dziura, z której bardzo ciężko jest się wydostać i to nie wystarczy. Tak, i czasami po prostu w takich stanach jedyne co możesz zrobić to się poddać, nie? No i jest jeszcze ten temat, który związany jest bardziej z duchowością, mianowicie w samym poddaniu się jest taka bardzo głęboka duchowa koncepcja zarówno akceptacji, jak i wybaczenia, odpuszczenia, no i... bycia z tym, co jest tu i teraz, nie? I ja specjalnie mówię tutaj bardziej o poddaniu się i idę w tą stronę bardziej uległą, bo zazwyczaj tak to wygląda, że gdy praktykujemy medytację, uważność, mindfulness, jesteśmy bardziej tu i teraz, to jesteśmy bardziej po tej stronie takiej biernej, nie? Bardziej odpuszczamy, bardziej zostawiamy wszystko takim, jakim jest. Ja wiem, że w pewnym sensie koncepcje duchowe starają się bronić przed tą etykietką, że duchowość równa się bierność, że duchowość też transformuje, że jest też aktywna, że stara się zmienić nasze życie na lepsze. Ja to rozumiem, tak, jak najbardziej ma to sens, ale w kwestii tutaj takiego namacalnego doświadczenia, gdy stosuje się mindfulness, jednak bardziej jest się po stronie biernej. I nikt mi nie powie, że jest inaczej, bo ja bardzo długo praktykowałem i nadal praktykuję i widzę, jak to wygląda. Szczególnie, gdy się wejdzie na ścieżkę akceptacji i jeszcze jak dojdzie do tego spiritual bypassing, czyli stosuje się duchowość do tego, żeby radzić sobie ze wszystkimi problemami w życiu i często zdarza się, że po prostu człowiek nie bierze się w garść, nie stara się być aktywny, tak, czyli nie stosuje ani asertywności, ani ambicji, bo uważa, że to jest nieduchowe, tylko stosuje to poddanie się, nie?
Jakby, wiecie, to jest zbyt kompleksowe, żeby to tak teraz wszystko wyjaśniać i jakby nie mam też na to czasu, ale w pewnym sensie po prostu poddanie się jest tożsame z uległością i tak samo akceptacja i zostawmy to na razie tutaj. Ja kiedyś do tego wrócę, ale na razie to zostawmy. Ale to też nie jest złe, ponieważ poddanie się i akceptacja, szczególnie w sytuacjach, których nie możemy zmienić, jest jedynym rozwiązaniem i często przynosi ogromną ulgę. Ogromną ulgę od napięcia, od frustracji, od tego ciągłego walczenia samemu ze sobą, czy ja powinienem coś zmienić, czy nie powinienem zmienić, czy ja powinienem coś zmienić, czy ja nie powinienem coś zmienić, czy ja powinienem komuś coś powiedzieć, czy nie powinienem komuś powiedzieć, czy ten facet, czy ta kobieta, czy ten ktoś, to jest idiota taki, siaki i owaki, czy może po prostu ja za mało go kocham, nie? Wiecie, o co chodzi? Jakby ta dynamika sił, tego ścierania się po prostu, walki i agresji i wpływu na świat razem z uległością, z akceptacją, z poddaniem, to cały czas jest w takim napięciu. Albo mogę powiedzieć tańcu, albo superpozycji, jak ktoś lubi mechanikę kwantową. I nigdy nie wiesz, po której stronie powinieneś być albo jesteś. Bo jak się temu człowiek przygląda, to można dostrzec w tym brak wyboru. Nigdy do końca nie masz wyboru, jak twój umysł zaskoczy w danej sytuacji i wybierze tą stronę albo tą stronę. Chciałem to podsumować, to nagranie, chciałbym podsumować. Generalnie agresja i uległość to są pewne własności nas i naszego życia. Jeżeli tak chcemy się umówić i temu przyjrzeć, nie? Ktoś może się z tym nie zgodzić, okej, śmiało, ale jak będziecie się przyglądać swojemu życiu, to zobaczcie, że tak będzie, nie? Tak przynajmniej uważam. Ma to swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Pozytywem agresji jest to, że mamy siłę, by działać, chce nam się i w ogóle, ale jej cieniem jest to, że czasami za bardzo dominujemy, za bardzo oczekujemy, wpadamy w złość i taką niepohamowaną kontrolę. Jeżeli chodzi o uległość, jej pozytywną stroną jest akceptacja oraz poddanie się, które mogą prowadzić do wolności od napięcia, od frustracji, mogą nawet doprowadzić kogoś do oświecenia. Tak się zdarzyło w niektórych przypadkach, przed Eckhart Tolle tak osiągnął oświecenie, by się poddał. Ale ma to też swoją złą stronę, no bo zaczynamy akceptować rzeczy, które może wymagają zmiany albo poprawy, albo zaczynamy stosować spiritual bypassing, tak? No wiadomo, zamieniamy się w takie życiowe ciamajdy, które nic nie potrafią ogarnąć. Boże, teraz pewnie każdy poczuje się urażony, bo każdy ma taką część siebie, która jest taka właśnie biedna i taka bezsilna i my wiemy, że my nic nie możemy zmienić i nam się nawet nie chce nic zmieniać, ale my bardzo chcemy, żeby ktoś to zaakceptował, bo my czujemy się tacy mali, jak takie dorosłe dzieci, które nie potrafią wszystkiego ogarnąć. Jezu, mamo, przytul mnie. Ja wiem o tym, dlatego jeżeli poczujecie się tutaj trochę jakby zmoralizowani w którąś stronę, to wiedzcie, że ja czasami mam taki styl osobowości i... No i wybaczcie mi. Kocham was. No i tak już po prostu jest. Dajcie mi znaka. Który mechanizm częściej dominuje w waszym życiu? Czy raczej stosujecie agresję, walkę, siłę, ambicje i asertywność? Czy raczej idziecie w tą drugą stronę, czyli stosujecie poddanie, uległość, bierność, akceptację? Tadam! Za te etykietki to też pewnie ktoś będzie miał jakiś problem z tym. Znaczy, w ogóle co ja mówię? Z tymi etykietkami pewnie też ktoś będzie miał jakiś problem, bo każdy skojarzy z tym co innego. I to będzie ciekawe. Kocham was. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie komentarze i przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.